Do udanych należy zaliczyć udział tancerzy klubu tańca towarzyskiego Amok z Leszna w rozgrywanym wczoraj w hali Trapez 13 ogólnopolskim turnieju tańca towarzyskiego. Sandra Dębska i Michał Serbinowski zajęli trzecie miejsce w tańcach standardowych w klasie B. Grand Prix prezydenta Leszna zdobyła para z klubu Słońce Poznań, Marta Sielicka i Mateusz Śmikiel. Na turniej do Leszna przyjechało blisko 250 par z 57 klubów i szkół tańca. To bardzo dużo, zważywszy, że w tym samym dniu odbywały się inne imprezy w kraju, podkreśla organizatorka Hanna Andrzejczak. Dzisiaj odbywa się 7 turniejów w Polsce. Organizuje też turniej klub Cordex z Warszawa. Też w miarę duży turniej, jednak my mamy więcej par i pary z Warszawy na Grand Prix przyjeżdżają do nas, chociaż tam jest Grand Prix Polski. Gospodarzy klub Amok reprezentował na parkiecie 14 par. Dla kilku był to pierwszy występ turniejowy.